Dzień dobry Państwu. Zbigniew Kękuś, po pierwsze Polak, 72. Tytuł: w Polsce gorzej niż w ZSRR, dlatego prosiłem o azyl. Tak, słusznie się Państwo domyślacie, ZSRR to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. No i na sam początek, proszę Państwa, gorąca prośba do tej pani Susan Wójcicki, szefowej Na Świat YouTube'a. Uprzejmie proszę YouTube'ie, nie blokujcie. Obejrzyjcie Państwo, a później dopiero podejmijcie decyzję. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że po obejrzeniu do końca na pewno nie będziecie blokować. Chcę również zwrócić Państwa uwagę, że no moje filmy mają jaką taką oglądalność, ten na przykład Nieciągłości w życiorysach, czyli dlaczego Jarosław Kaczyński mnie dyskryminuje, obejrzało w ciągu tygodnia ponad 10 tysięcy, ja wiem, że to nie jest Despozito z miliardami wejść, ale jest 10 tysięcy, no i stosunek negatywnych do pozytywnych komentarzy 24 do 767, zatem prawie 97% komentarzy pozytywnych. Przypominam też, że ja korzystam z prawa do wolności słowa, w tym postanowieniu, jak go kilkakrotnie prezentowałem, prokurator Anna Zalewska z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście podaje przepisy prawa europejskiego, polskiego, to znaczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych, Sądów Apelacyjnych w Polsce, z którego to prawa, z których to przepisów ja po prostu korzystam. Korzystając z prawa do wolności słowa, do swobody wypowiedzi. Proszę Państwa, co mnie skłoniło do nakręcenia tego materiału, to dwa fakty. Pod tym oto materiałem PPP 60 pod tytułem Ilu Polaków popełniło samobójstwo z winy Mateusza Morawieckiego, pan Krzysztof Czapski zamieścił taki oto komentarz. Głębiej poszukajcie sobie, kim był i jest Kekus. No rozumiem, że z małej litery to ma być wyrazem pogardy dla mnie. Jeszcze w ogóle nie przejmuję, panie Czapski, także proszę bardzo. To cwaniak z dawnych władz PRL, który ma za zadanie mieszać w głowach. Pozdrawiam i posłuchajcie, jak sam o sobie mówi. I to jest dokładne nawiązanie do tego, o czym przed dwoma laty Fronda, proszę Państwa, to jest, żeby nie było wątpliwości, portal Fronda, to jest czerwiec 2016 roku. I co Fronda o mnie, prezentując moje zdjęcie, co Fronda o mnie napisała i jakie złożyła rekomendacji ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW powinna jak najszybciej zająć się tym panem. Doktor Zbigniew Kękuś ostrzega, nie idźcie na Światowe Dni Młodzieży. Dlaczego? Bo Mossad wraz z Amerykanami przeprowadzą zamach terrorystyczny na pielgrzymów. Wszystko zrzucą na islamistów, czyli Arabów. Oto w skrócie myśli tego człowieka. Dostało się również Episkopatowi Polski, który ponosi odpowiedzialność za cały ten stan. Pan Kękuś mówi jak człowiek wyszkolony przez służby Kremla. Ta sama retoryka, ten sam mechanizm. Dlatego polskie służby powinny naprawdę zająć się tym człowiekiem. No niestety film, który z moim udziałem, który towarzyszył temu materiałowi, został zablokowany przez YouTube'a, bo przekonalibyście się Państwo, na ile prawdziwe są ponoć moje myśli przedstawione przez Frondę, to znaczy, że Mossad wraz z Amerykanami przeprowadzą zamach terrorystyczny na pielgrzymów, a wszystko zrzucą na islamistów, czyli Arabów. Oczywiście nie jestem małostkowy i nie złożę pozwu przeciwko Froncie. Ten materiał wisi już od 2 lat, ja czasem sobie sprawdzam, czy w dalszym ciągu wisi. No tak, zatem jeśli Państwo uważacie, że to jest fair, to niech on sobie dalej wisi. Jak powiedziałem, nie jestem małostkowy, nie złożę pozwu o naruszenie moich dóbr osobistych, ale no jest to, proszę Państwa, co najmniej żenada. Natomiast skoro Fronda zarzuca mi w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, że ja myślę, no tak jak oni to zaprezentowali, to ja pozwolę sobie, jak zawsze, jak mam w zwyczaju, powrócić do faktów, no bo trzeba raz na zawsze skończyć z tymi nieprawdziwymi o mnie informacjami. Proszę, to jest raport, proszę Państwa, to jest marzec, żeby nie o wątpliwości, TVN24. Wysokie ryzyko dla życia i zdrowia ludzi. Raport o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. I posłuchajmy bardzo proszę przez chwilę. Dotarliśmy ten adresowane do pani minister Beaty Kempy, podpisane przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, pana Marka Kubiaka. No i to jest analiza, którą dokonali specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Analizę projektu planu zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016, który był przedstawiony przez wojewodę małopolskiego. No i tych konkluzji jest mnóstwo, ale ta, można powiedzieć, to resumé można sprowadzić do jednego zdania, że miejscowość Brzegi nie powinna być brana pod uwagę jako jedna z głównych lokalizacji uroczystości. Miejsce to jest źródłem zbyt wysokiego ryzyka dla życia i zdrowia ludzi. No i proszę Państwa, tutaj dalej przeczytajcie bardzo proszę. Autorzy datowali na 18 marca analizy, zwracają uwagę na liczne nieprawidłowości, które mogą stanowić narażenie zdrowia i życia uczestników imprezy, jeśli zostanie zorganizowana w Brzegach. Tu jest podana informacja, że może uczestniczyć. Wspomniałem również, że założenia, że w mszy w Brzegach będzie uczestniczyć około 2 miliony osób, są optymistyczne, bo istnieje przypuszczenie, że w uroczystościach weźmie udział 3 miliony wiernych. No i dalej są wyszczególnione najważniejsze, długa lista braków, najważniejsze zagrożenia związane ze zlokalizowaniem Światowych Dni Młodzieży w Brzegach. To raport. Raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z marca 2016 roku, a tutaj fakt, 7 kwietnia 2016 roku, tylko Bóg uratuje tę imprezę. No i w środku artykuł pod tytułem Czy pielgrzymi będą tu bezpieczni? I fragmenty raportów sporządzonych przez policję, sporządzonych przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej oraz stanowisko Józefa Pilcha, wojewody małopolskiego. Wąskie drogi i grząski teren utrudniają dojazd dla karetek. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo przelewania wału przeciwpowodziowego. Miejsca, gdzie obozować będą pielgrzymi, położone są na terenach zalewowych. Drugi alarmujący raport przygotowali specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Ostrzegają, że ewakuacja pielgrzymów z Brzegów może potrwać nawet 8 godzin. Swoje stanowisko zaprezentowała również policja. Krytyczne. Wstęp do tego artykułu autorstwa Agnieszki Burzyńskiej, Radosława Grucy. Czy krytyczne raporty, brak policyjnych heli i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo argumentów na nie, jeśli chodzi o Brzegi. Później mamy wydanie faktu z 7-8 maja. Pierwsza strona: Dziwisz nie uległ Szydło. A na drugiej stronie artykuł pod tytułem Dziwisz nie uległ Szydło. I podane jest m.in., że premier Beata Szydło dwukrotnie prosiła kardynała Dziwisza o to, żeby zrezygnował z ulokowania Światowych Dni Młodzieży w Brzegach, ale on się po prostu zaparł. I króciutka informacja. Hierarchów nie przekonała nawet szefowa rządu. Premier Szydło dwa razy spotkała się z kardynałem Dziwiszem w styczniu i w marcu i w każdej z rozmowie, jak wynika z naszych ustaleń, namawiała go do zmiany lokalizacji. Jednak kardynał nie chce nawet słyszeć o przenosinach. Wierzy, że Bóg się wszystkim zajmie. Załamują ręce nasi informatorzy z otoczenia pani premier. Rząd ma związane ręce i bez woli organizatorów nic zrobić nie może. I wyjaśnienie, dlaczego jedynym decydentem był metropolita krakowski kardynał Dziwisz. Rząd to podpis pod zdjęciem Dziwisza. Rząd PO dał mu pełnię władzy. Dzięki umowom, na jakie zgodził się poprzedni rząd, kardynał Dziwisz może nikogo nie słuchać i nie zważać na apele rządu i służb. No i nikogo nie słuchał i nie zważał na apele. Proszę Państwa, i teraz pozwolę sobie zaprezentować artykuł umieszczony na portalu Onet. Burmistrz Wieliczki, człowiek, który uwiódł kardynała Dziwisza. W tym artykule jest opisane, jak to jest przedstawione, zaprezentowane, w jaki to sposób burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, przekonał kardynała Dziwisza do tego, żeby, no w ostateczności kardynał Dziwisz za nic miał wszystkie raporty, które wcześniej przedstawiłem. W tym artykule podano m.in. Wielu stawia sprawę wprost. Światowe Dni Młodzieży nie odbyłyby się w Brzegach, gdyby nie relacje Kozioła z Kościołem. Dla kardynała, który SDM w Krakowie traktuje jako pewne dzieło swoje życia, ogromne znaczenie miało, żeby gospodarzem była zaufana osoba. O wyborze Kozioła zadecydowały dwie rzeczy: pracowitość i dyskrecja. To jest jedna z wersji.
chwalą tutaj Kozioła za to, że z terenu zalewowego, z ugoru zrobił w ostateczności piękny teren. Na czym rzecz polegała, proszę Państwa? Ano na tym, że gdy zapadła decyzja podczas poprzednich Światowych Dni Młodzieży w Brazylii, że następne odbędą się w Krakowie, to najpewniej Artur Kozioł już wiedział, że to będzie w Brzegach. I proszę Państwa, zostały zawarte umowy polegające na tym, że zostały tam wykupione działki i że te działki u gór zostaną zmeliorowane na koszt państwa za to, że ich właściciele użyczą tych właśnie działek na potrzeby organizacji Światowych Dni Młodzieży. Jak podano w tym artykule, sprawą zajmowała się nawet ABW, no ale jakoś nie słyszymy, żeby były jakieś tego konsekwencje. Według mej wiedzy i co jest powszechnie wiadome w Krakowie, kardynała Stanisława Dziwisza i pana Artura Kozioła łączą więzy rodzinne. Z tej właśnie przyczyny ja pismem z dnia 1 sierpnia 2016 roku skierowanym do Artura Kozioła, burmistrz miasta i gminy Wiliczka, złożyłem wniosek, podałem podstawę prawną o sporządzenie doręczenia mi wyjaśnienia, czy jest pan członkiem rodziny kardynała Stanisława Dziwisza. I odpowiedź 31 sierpnia, sekretarz gminy Wieliczka, magister Adam Marek Panuś. Szanowny Panie, uprzejmie informujemy, że zakres Pana zapytania z 1 sierpnia przekracza zakres informacji objętych działaniem ustawy z 6 września o dostępie do informacji publicznej. Żądane przez Pana informacje nie są informacją publiczną w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, a jednocześnie brak jest podstaw do udzielenia żądanych przez Pana wyjaśnień na podstawie artykułu 63 Konstytucji, ponieważ Pana pytanie dotyczy sytuacji osobistej osób wymienionych w Pana piśmie. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, czyli w podtekście Kozioł, uprzejmie zawiadamia więc o tym, że brak jest zasadności dla udzielenia żądanej przez Pana informacji. Skierowałem zatem drugie pismo z 23 listopada 2016 roku ponownie do Artura Kozioła, burmistrza miasta gminy Wieliczka. Podałem, że artykuł opublikowany ten właśnie przez Onet prezentuje od lat jego zażyłość z kardynałem Dziwiszem, podaję jej przykłady. I że raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z 18 marca w sprawie Brzegów jako lokalizacji Światowych Dni Młodzieży zdecydowanie pokazywał, że tam ta impreza nie powinna się odbyć. Odpowiedź znowu magister Adam Marek Panuś, sekretarz gminy Wieliczka. W zasadzie dokładnie taka sama jak poprzednia. Żądane przez Pana informacje nie są informacją publiczną w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, a jednocześnie brak jest podstaw do udzielenia żądanych przez Pana wyjaśnień na podstawie artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Konstytucji z małej litery, nawiasem mówiąc, ponieważ Pana pytanie dotyczy sytuacji osobistej osób wymienionych w Pana piśmie. Urząd Miasta i Gminy Wieliczce uprzejmie zawiadamia więc o tym, że brak jest zasadności do udzielenia żądanej przez Pana informacji. Skierowałem zatem pismo do kardynała Stanisława Dziwisza z 20 stycznia 2017 roku o sporządzenie doręczenia mi wyjaśnienia, czy jest członkiem rodziny burmistrza miasta i gminy Wieliczka Artura Kozioła. No i oczywiście też nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Artur Kozioł, proszę Państwa, w nadchodzących wyborach 21 października znowu będzie się ubiegał o urząd burmistrza Wieliczki. Wieliczka, posłanka Urszula Rusecka, kandydatką na burmistrza. Nie tylko z informacji na dziś wynika, że kandydatów na burmistrza Wieliczki będzie tej jesieni co najmniej dwóch, bo walkę o reelekcję zapowiedział już także Artur Kozioł, szef miasta od 2006 roku. Czy mną się powinna zająć ABW, a nie aby kardynałem Dziwiszem, że ryzykował zdrowiem i życiem 3 milionów ludzi z całego świata na żywca, trwając w decyzji, że przeprowadzi Światowe Dni Młodzieży tam, gdzie mu wszyscy eksperci, profesjonaliści, zawodowcy odradzali. No to przyjrzyjmy się bardzo proszę, jak wyglądały koszty Światowych Dni Młodzieży, ile za nie zapłaciliśmy. Koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wyniosły 200 600 000 złotych. To koszty, które ponieśliśmy my, Polacy, a kardynał Dziwisz zarobił, proszę Państwa, zarabiał na wszystkim. To informacja podana przez Newsweeka,
restauratorzy muszą zapłacić kościołowi, by karmić pielgrzymów. 1000 zł plus VAT. Tyle musi zapłacić archidiecezji krakowskiej każdy restaurator, który chce, by w jego lokalu pielgrzymi mogli realizować talony żywieniowe podczas Światowych Dni Młodzieży. Do tej pory umowy z organizatorami Światowych Dni Młodzieży podpisało około 250 lokali gastronomicznych. Proszę Państwa, działy się dantejskie sceny wtedy, bo to było tylko 250 lokali gastronomicznych, bo się po prostu to nie opłacało i ludzie stali w wielogodzinowych kolejkach. To oczywiście nie była reguła, ale tak też bywało. I w ostateczności okazywało się, że już brakowało dla nich jedzenia, mimo że talony mieli. Mieli sobie pojeść talonami. Zarabiał na wszystkim, na czym się da, kardynał Dziwisz. Oto informacja o wolontariuszach. Gazeta Krakowska informuje, na Światowe Dni Młodzieży wciąż brakuje wolontariuszy. Za nieco ponad tydzień kończy się rejestracja wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży. Komitet organizacyjny SDM szacuje, że potrzebuje jeszcze około 7-8 tysięcy osób do pomocy, głównie z terenu diecezji krakowskiej. Generalnie Polacy nie garną się do wolontariatu, bo muszą za niego zapłacić od 50 do 300 zł, to w zależności od pakietu, na jaki godził się, czy jaki zażyczył sobie wolontariusz. Organizatorzy nie zamierzają jednak znieść lub obniżyć opłaty. No to było przedmiotem wielu dyskusji, no i bardzo źle odbierane. Generalnie wolontariusze z reguły są utrzymywani przez organizatorów imprezy. Tutaj Dziwisz zażyczył sobie, żeby płacić. I proszę Państwa, no jedynym, który niewątpliwie odniósł wielki sukces i finansowy, i wizerunkowy, i propagandowy, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, był oczywiście kardynał Dziwisz. My Polacy zapłaciliśmy 200 milionów złotych za jego imprezę, którą przeprowadził z narażeniem zdrowia życia 3 milionów młodych ludzi z całego świata. Proszę Państwa, nie tylko myślę, ABW powinna się zająć nie mną, jak Fronda radzi, ale Dziwiszem, ale również i Kościół. Żeby nie było wątpliwości, to jest certyfikat zamieszczony w książce Henryka Pająka, potwierdzający, że Stanisław Dziwisz nadano 33 stopień loży masońskiej Loggia Eliseo Vatican LP2. Ja pytałem kilkukrotnie, między innymi pisem skierowanym 3 czerwca do kardynała Stanisława Dziwisza, czy to jego certyfikat. Nie odpowiedział. Pytałem pismem z dnia 19 lipca, czy to jego certyfikat. Nie odpowiedział. Pytałem pismem z dnia 21 lipca 2016 roku. Poszliśmy zresztą wtedy z redaktorem Markiem Podlewskim jeszcze z jednym kolegą do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, prosząc, żeby nam udzielono odpowiedzi, i wtedy usłyszeliśmy od kanclerza, no jeśli panowie takie pytania zadajecie, i powiedział, na pewno przed Światowymi Dniami Młodzieży odpowiedzi na pytanie pan, panie Kękuś, nie otrzyma. No ale później mijały kolejne dni, tygodnie, miesiące, lata, cały czas odpowiedzi nie otrzymałem. Czy to jest dokument kardynała Stanisława Dziwisza? Skierowałem zatem pismo z 16 sierpnia 2016 roku do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, żeby wezwał metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza do sporządzenia i doręczenia jemu, adresatowi tego pisma, i mnie odpowiedzi, czy to jego certyfikat. Proszę Państwa, no jest jakby poważny dowód poświadczający, że jego, kamero, zrób proszę zbliżenie, to jest Dziennik Polski, okres tuż przed Bożonarodzeniowy, wydanie z 24-26 grudnia 2016 roku. Drodzy czytelnicy, życzenia składa nam kardynał Stanisław Dziwisz, i zwróćcie Państwo bardzo proszę kamerę, ja to chwileczkę przytrzymam, na zbieżność, tożsamość podpisów. Czyż nie powinien się zatem Kościół zająć kardynałem Stanisławem Dziwiszem? Otóż, proszę Państwa, powinien, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, bo to jest strona Centrum Jana Pawła II, materiał, artykuł dedykowany masonerii i co w tym artykule między innymi podano.
Nowy kodeks prawa kanonicznego, który wszedł w życie 27 listopada 1983 roku, nie zawiera swojego pełnego tekstu dawnego kanonu 2330, znaczy generalnie Kościół zawsze był, jest przeciwko masonerii. Natomiast co dalej? Niemniej jednak w przeddzień wejścia nowego kodeksu w życie w Watykanie została ogłoszona deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary, która podtrzymała dotychczasowe stanowisko Kościoła zakazująca przynależności do masonerii pod groźbą utraty prawa do przyjmowania sakramentów świętych oraz zabroniła biskupom odmiennego interpretowania tego zakazu na użytek lokalny. Deklaracja uczy, że pomimo iż nowy kodeks nie wymienia imiennie masonerii, to negatywna ocena, i to jest cytat z deklaracji, negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostanie więc niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie ciężkiego grzechu i nie mogą przyjmować komunii świętej. A kardynał Stanisław Dziwisz może? Jak słynie, nie udzielił mi odpowiedzi na wniosek kierowany do niego. Przypomnę też, że kardynał Stanisław Dziwisz to jest ten, który no w przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii wpakował Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolanty Kwaśniewską, zatem prezydenta i małżonkę prezydenta Janowi Pawłowi II do Papa Mobile w 1999 roku, gdy ten był w Polsce i z Krakowa miał odlatywać. Tak się akurat złożyło, że prezydent Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewska zagubili się na lotnisku w Krakowie, zabłądzili, ale szczęśliwie przejeżdżało Papa Mobile i kardynał Stanisław Dziwisz, nie papież, jak myśleliśmy przez 10 lat, nie papież, tylko kardynał Stanisław Dziwisz zaprosił państwa Kwaśniewskich, no bo by to nieładnie wyglądało, żeby szli na nogach za taksówką, za Papa Mobile. I tak to Papa Mobile posłużyło tym państwu do promocji. A Dziwisz później się usprawiedliwiał, czy też wręcz się chełpił, chwalił, że to dzięki niemu, dzięki temu, że wpakował Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolantę Kwaśniewską do Papa Mobile, nie doszło później do krótkiego spotkania, do którego jeszcze miało dojść pomiędzy papieżem i państwem kwaśniewskimi. Nie będę państwu opowiadał więcej, bo to zajęło kolejnych 5 minut, nie będę czytał tego artykułu, zrobię z niego skan. Poczytajcie państwo sami, bardzo proszę. Gdyby mnie ktoś spytał o kardynała Stanisława Dziwisza, to powtórzę jeszcze raz. Frondo, nie jestem małostkowy, nie założę wam żadnej sprawy, nie będę składał pozwu o naruszenie moich dóbr osobistych, ale jakkolwiek państwo uważacie, że to mną powinno się zająć ABW, to z przyczyn, które podałem, będę trwał w stanowisku kategorycznie, że to Dziwiszem powinno się zająć ABW, a uważam go za jedną z najbardziej obrzydliwych postaci polskiego Kościoła. I nie dlatego to mówię, że chcę zaszkodzić Kościołowi, bo jestem katolikiem, tylko że uważam, że Kościół z takich ludzi powinien się czyścić. Natomiast kto go szanuje, żebyście państwo nie mieli wątpliwości, proszę, to jest informacja. Kardynał Stanisław Dziwisz odebrał nagrodę wpływowej organizacji żydowskiej, to portal Nasze Miasto z Krakowa. Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz został wczoraj uhonorowany przez Ligę Przeciw Zniesławieniom, ADL, jedną z najważniejszych organizacji żydowskich na świecie, międzyreligijną nagrodą imieniem kardynała Augustyna Bea. Natomiast co to jest Liga Przeciw Zniesławieniom? Proszę państwa, polecam The Nightbreeze i jej terrorystyczne zbrojne ramię o nazwie Anti-Defamation League. The Nightbreeze to loża, która została zlikwidowana dekretem 1938 roku prezydenta Ignacego Mościckiego jako ewidentnie szkodząca Polsce. Natomiast sprowadził ją do Polski z powrotem, proszę państwa, prezydent Lech Kaczyński. Którego Stanisław kardynał Dziwisz pochował po jego tragicznej śmierci w katastrofie pod Smoleńskiem razem z małżonką na Wawelu. No i teraz, proszę państwa, ta pierwsza z dwóch najważniejszych przyczyn, a w zasadzie ta najważniejsza, która zdecydowała o przygotowaniu przeze mnie tego materiału, zatem kolejne kłamstwo na mój temat.
materiał PPK 60, ilu Polaków popełniło samobójstwo z winy Mateusza Morawieckiego. No i tutaj mamy komentarz przypięty przeze mnie. Krzysztof Czapski, głębiej poszukajcie sobie, kim był i jest Kekus. To cwaniak z dawnych władz PRL, który ma za zadanie mieszać w głowach. Pozdrawiam i posłuchajcie, jak sam o sobie mówi. No ja myślałem, że zostaje bez komentarza, mój komentarz bez komentarza, pozdrawiam Zbigniew Kękuś, no ale później rozgorzała dyskusja. No i w ostateczności ja do pana Krzysztofa Czapskiego. Krzysztof Czapski, z nawiązaniem do wywołanej przez pana dyskusji, w 1982 roku ukończyłem studia, przedstawiłem całą swoją ścieżkę zawodową i w podsumowaniu, jeśli panu znane są inne fakty z mojego życiorysu, zapoznam się z nimi z ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie zależy mi na podaniu przez pana, w jakim okresie i w jaki sposób byłem we władzach PRL. Pozdrawiam, Zbigniew Kękuś. I Krzysztof Czapski, proszę państwa, załączył w odpowiedzi ten oto link. Ja go za chwilkę, albo może od razu, proszę. To jest, proszę państwa, link do portalu Alexa Jonesa. Doktor Zbigniew Kękuś prosi o azyl w Rosji. Ja do tego jeszcze za chwilę wrócę. Natomiast, proszę państwa, tak nawiasem mówiąc, to trzeba by zwrócić uwagę, na jaką okoliczność to ten zarzut pod moim adresem, że byłem we władzach PRL-u, jest w kontekście no, tego właśnie mojego pytania. Myślę, że moje pytanie zupełnie na miejscu. Pozwolę sobie przypomnieć. Pani Barbara Husie w programie Studio Polska zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że to bankster i kłamca, bo powiedział w Davos w styczniu tego roku, że jego bank, wtedy gdy on był prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK, nie udzielał kredytów we frankach szwajcarskich. Okazało się, że udzielał. I mąż pani Barbary Husiew wziął kredyt, no i w ostateczności zrozpaczony popełnił samobójstwo z przyczyn, które państwu są doskonale znane. Morawiecki, tak wywołany do tablicy przez panią Barbarę Husiew, w ostateczności przyznał się, tak, mój bank dawał kredyty we frankach, no i usprawiedliwiał się, że on musiał, bo mu leciały udziały w rynku. Proszę państwa, pani Barbara Husiew twierdzi, że Mateusz Morawiecki jest moralnie odpowiedzialny za śmierć, mówi, mojego męża i los mojej rodziny, zrobię wszystko, by był w sądzie świadkiem w mojej sprawie. No ja nie wiem, tylko moralnie, bo Morawiecki od 2007 roku mówił, że nie powinny być udzielane kredyty we frankach, zatem był świadom tego, jakie są ogromne zagrożenia związane z zmianą kursu walut i tak dalej. A jednak jako prezes zarządu banku do 2008 roku Bank Zachodni WBK nie udzielał kredytów we frankach, a zaczął udzielać dopiero za prezesury Mateusza Morawieckiego. Co do stanowiska pani Barbary Husiew, zrobię wszystko, by był w sądzie świadkiem w mojej sprawie. No to proszę państwa, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek relacje z sądem, są doskonale świadomi, że to jest marzenie pani Barbary Husiew, które z całą pewnością nie zostanie spełnione, bo to sąd decyduje o tym, które dowody dopuścić, a których nie. No i na pewno tego dowodu z przesłuchania zeznań Mateusza Morawieckiego nie dopuści, uzna, że nie są one ważne. Wracamy do korespondencji pana Czapskiego ze mną. Pan Czapski opublikował ten materiał, wobec tego ja w komentarzu Krzysztof Czapski, pan nie udzielił odpowiedzi na moje pytanie, to jest wyjaśniam. Nie podał pan informacji poświadczających pana zarzut, że byłem we władzach PRL. Czekam w dalszym ciągu o azyl. Prosiłem wtedy, gdy mnie tępe, gnuśne, mściwe żydostwo w Polsce pozbawiło pracy, a ścigająca mnie za słowa o nim sędzia Beatestu chciała mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym i areszcie. O udzielenie mi azylu politycznego prosiłem w styczniu 2013 roku króla Norwegii, a potem w listopadzie 2015 roku prezydenta Rosji. Pozdrawiam, Zbigniew Kękuś. I później jeszcze raz odpowiedział mi, znaczy później jeszcze jeden mój komentarz, proszę mi wyjaśnić, to znaczy polega związek pomiędzy tym, kim był Kękuś, a tym, ilu Polaków popełnił samobójstwo z winy Mateusza Morawieckiego, i Krzysztof Czapski razy trzy. Dlatego też nie robię takim ludziom tego, co ty robisz, takim ludziom Morawieckiego, nie wiem, co to jest za taki ludź. I pytanie do mnie, i co dotarło? I jeszcze jeden, to kuźba do Rosjan, kto prześladowany do Putina pisze o azyl. Nie potrzeba należeć, tylko wystarczy myśleć, za przeproszeniem tempo, że Rosjanie pomogą. Nie znasz pan historii,
im stosunku Rosjan do Polaków, albo jesteś pan chory, albo faktycznie komunista i nic więcej. No, tygodnie upłynęły, proszę państwa, i cały czas pan Czapski nie potwierdził zarzutu, który mi przedstawił. Głębiej poszukajcie sobie, kim był i jest Kękuś. To cwaniak z dawnych władz PRL. Proszę państwa, zanim przejdę do dalszego ciągu tego materiału, to pozwolę sobie przedstawić krótkie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, znaczy wystąpienie było dłuższe, ja przedstawię krótki fragment. Jarosław Kaczyński, wystąpienie prezesa PiS w Zielonej Górze, to jest portal Prawo i Sprawiedliwość, i tutaj Jarosław Kaczyński o wolności. Ja powiem kilka słów o kwestiach odnoszących się do samorządu, odnoszących się do naszych wartości, a w szczególności jednej wartości, wartości, którą Polacy sobie szczególnie cenią. Tą wartością jest wolność. Tak, to proszę państwa, ja też sobie szczególnie cenię wartość o nazwie wolność, z przyczyn chyba, które nie trzeba przedstawiać. I tak to, proszę państwa, pismem z dnia 7 stycznia 2013 roku skierowanym do ekscelencja Erik Nygaard, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, złożyłem wniosek, prośbę o udzielenie mi azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych. Później, żebyście państwo nie mieli wątpliwości, nie czynię z tego żadnej tajemnicy, kopię tego pisma, to jest pieczęć ambasady Norwegii w Polsce, a to między innymi prezydent, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sejm, Senat, media krakowskie, przedstawiciele władz w Krakowie. Zatem nie czyniłem żadnej tajemnicy z tego, co zrobiłem. Później zresztą skierowałem pismo również do pana prezydenta, to już jako adresata, do marszałka wicemarszałków Sejmu, do marszałka wicemarszałków Senatu, do ministra sprawiedliwości i do innych osób, których poinformowałem, że skierowałem właśnie prośbę o udzielenie mi azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych. Proszę państwa, co było przyczyną tego? Zwróćcie państwo bardzo proszę uwagę na datę. 7 stycznia 2013 roku. I to jest pismo również z 7 stycznia 2013 roku. Dlaczego je złożyłem? Otóż w dniu 6 stycznia, jeśli państwo sprawdzicie, ten dzień w 2013 roku to była niedziela, w dodatku 6 stycznia, święto Trzech Króli, do mieszkania mojej matki przed godziną 8 rano przyszło dwóch poszukujących mnie policjantów z zamiarem zatrzymania mnie i zawiezienia mnie do szpitala psychiatrycznego w niedzielę, święto Trzech Króli. Bo takie polecenie im wydała sędzia sądu rodzinnego w Dębicy Beata Stój, która rozpoznaje sprawę, o czym państwo wielokrotnie, która rozpoznawała wtedy sprawę, o czym państwo wielokrotnie informowałem, o popełnienie przeze mnie przestępstwa w okresie styczeń 2003 do września 2005 za pośrednictwem internetu. Miałem znieważyć, zniesławić 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Cola i jego małżonka, adwokat Wiesławę Cola. Wtedy zainterweniowała, proszona przez jedną mieszkanek Krakowa, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Grodzka. Nawiasem mówiąc, ile ja się później naczytał w internecie komentarzy. Ty, Kękusiu, niedobry, wstrętny, brzydki, nieładny. To ty Grodzką poprosiłeś o pomoc? Poseł Anna Grodzka pismem z dnia 14 stycznia 2013 roku skierowanym do nadinspektora Mariusza Dąbka, małopolskiego komendanta wojewódzkiego policji, skierowała wniosek. Otrzymałam pismo od pani, tu było imię i nazwisko, ze Stowarzyszenia Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów dotyczącego pana doktora Zbigniewa Kękusia. Jestem zaniepokojona faktem, że obywatel organizujący protest w państwie demokratycznym otrzymuje wezwanie na badania psychiatryczne. Członkowie grupy inicjatywnej zwrócili się do nas, twierdząc, że boją się o swoje bezpieczeństwo. Chcę w związku z tym poinformować, że przyglądam się całej sprawie ze szczególną uwagą. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Grodzka. I oto odpowiedź z 28 stycznia 2013 roku, małopolski komendant wojewódzki policji. To jest pieczęć potwierdzająca, że pismo wpłynęło do biura poselskiego. Pani poseł Anny Grodzkiej w odpowiedzi na pismo 14 stycznia wyjaśniam, jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji 4 w Krakowie dwukrotnie realizował polecenia Sądu Rejonowego w Dębicy
Wydział Drugi Karny do sprawy Sygnatura Akt. Dotyczyły one zatrzymania i doprowadzenia na badania pana Zbigniewa Pręgusia do szpitala specjalistycznego imieniem doktora Babińskiego w Krakowie. Co charakterystyczne, to napisał pan komendant Dąbek: wyrażam nadzieję, że powyższa informacja będzie dla pani zadowalająca. Natomiast czego nie podał w tym piśmie, to to, że oni mnie szukali, policjanci, w niedzielę, w święto Trzech Króli 6 stycznia. Natomiast, żeby nie było wątpliwości, to w ostateczności otrzymałem potwierdzenie z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Wydział Kontroli, w odpowiedzi na moje z kolei pismo, dlaczego mnie poszukiwano w niedzielę, dwukrotnie w mieszkaniu mojej matki, otrzymałem odpowiedź. W toku podjętych czynności ustalono, że w dniu 6 stycznia bieżącego roku w mieszkaniu przy ulicy Mazowieckiej 55/21 dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji 4 w Krakowie. Informuję pana, że funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sąd Rejonowy Dębicy Wydział Drugi Karny, sygnatura, podana sygnatura. Sędzia Beata Stój chciała wtedy w 2013 roku, żeby mnie policjanci zatrzymali i doprowadzili na badania psychiatryczne, które miały wykazać, czy ja byłem zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 roku do września 2005 roku, żeby nie było wątpliwości. To później winą za to, że mnie poszukiwano w niedzielę, obarczyła sędzia Beata Stój policję. W piśmie do mnie odpowiedzi na mój wniosek, dlaczego mnie w niedzielę poszukiwała policja, podała Sąd Rejonowy w Dębicy, drugi Wydział Karny, informuje, że to sąd, a nie biegłec, zwrócił się do policji z nakazem doprowadzenia pana na badanie, którego termin wyznaczono na 8 stycznia, zatem wtorek 2013 roku, godzina 10. Funkcjonariusze policji mają prawo dokonać zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i to od nich zależy, kiedy nakaz zatrzymania zostanie zrealizowany, zaś doprowadzenie winno być dokonane na termin ustalony przez sąd. Zatem nie sędzia Beata Stój, tylko policjanci ustalili, że mnie będą poszukiwać w mieszkaniu mojej matki w niedzielę, 6 stycznia, w święto Trzech Króli, żeby mnie w niedzielę, proszę państwa, w niedzielę zawieźć do szpitala psychiatrycznego, zatem wtedy, gdy nie ma lekarzy, zatem nie zawieźliby mnie do szpitala psychiatrycznego, tylko by mnie zawieźli do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Co się tyczy natomiast pani poseł Anny Grodzkiej, to na później jeszcze 22 kwietnia 2013 roku skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział Drugi Karny, to jest pieczęć poświadczająca za zgodność z oryginałem. Wnoszę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu współpracowników posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej na zasadzie amicus curiae. Uzasadnienie: oskarżony w niniejszej sprawie Zbigniew Kękuś zwrócił się do biura poselskiego posłanki na Sejm RP Anny Grodzkiej z szeregiem wątpliwości odnośnie do biegu toczącego się postępowania karnego. Sprawa jawi się jako skomplikowana, wielowątkowa, zaś dotyczy w znacznej mierze funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Jest zatem uzasadnione, by mogła toczyć się przy obserwacji społecznej dla zapewnienia maksymalnych parametrów bezstronności i obiektywizmu sądu orzekającego. Do udziału w postępowaniu deleguję przedstawicieli mojego biura poselskiego, wymienione dwa imiona i nazwiska. To był pracownik biura i dyrektor biura poselskiego pani poseł Anny Grodzkiej. Odpowiedź sporządzona osobiście przez sędzię Beatę Stój 22 maja 2013 roku. Sędzia Beata Stój nie chciała mieć świadków. Biuro poselskie posła na Sejm RP Anny Grodzkiej. Sąd Rejonowy Dębicy, drugi Wydział Karny, informuje, że nie może brać pani udziału w postępowaniu toczącym się pod sygnaturą akt. Przepis kodeksu postępowania karnego, na które pani poseł z małej litery, pani poseł, wielka sędzia Beata Stój, o sobie pisze sędzia, powołuje się w swoim piśmie, dotyczy organizacji społecznych, a przesłanką ich dopuszczenia do udziału w sprawie jest objęta statutowymi zadaniami potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, w szczególności ochrona wolności i praw człowieka. Do udziału w tym postępowaniu nie uprawniają panią poseł, również z małej litery, także przepisy ustawy z 9 maja 96 o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nadmieniam, że rozprawa w niniejszej sprawie jest niejawna z uwagi na treść artykułu. Zatem nie chciała mieć sędzia Beata swój świadków, nie chciała, żeby ktokolwiek wiedział, w jaki sposób ona postępuje. I powtarzam jeszcze raz, w dniu 6 stycznia w święto Trzech Króli w mieszkaniu mojej matki dwukrotnie o godzinie 7:30, a później około godziny 14:00 stawili się poszukujący mnie policjanci i dlatego ja 7 stycznia natychmiast pojechałem do Warszawy i złożyłem wniosek o to, żeby mi król Norwegii udzielił azylu politycznego ze względów humanitarnych. A później, proszę państwa,
złożyłem kolejny wniosek o udzielenie mi azylu. Pismo z dnia 16 listopada 2015 roku. Szanowny pan Władimir Władimirowicz Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, za pośrednictwem szanowny pan Aleksandr Minin, konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie. Złożyłem to pismo w konsulacie i prośba o udzielenie mi przez prezydenta Federacji Rosyjskiej azylu politycznego z powodu prześladowania mnie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pozbawienia mnie możliwości skorzystania od 2006 roku z prawa polskiego i prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę oraz realizowania wobec mnie i mojej rodziny działań wypełniających definicję ludobójstwa zamieszczoną w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 9 grudnia 1948 roku w sprawie zapobiegania karania zbrodni ludobójstwa, definicja ludobójstwa, powodowanie rozstroju psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. W dalszym ciągu w 2015 roku sędzia Beata Stój chciała mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym z powodu czynów popełnionych nie przeze mnie, o czym doskonale wiedziała 10-12 lat wcześniej. Z tego też nie czyniłem żadnej tajemnicy. To jest, proszę Państwa, pismo, które skierowałem w tej sprawie i złożyłem osobiście w biurze poselskim posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina, którym poinformowałem, to jest człowiek szmata, żeby nie było wątpliwości. Nie będę się rozwijał więcej na ten temat, ale jeśli pan poseł czuje się przeze mnie znieważony, zniesławiony, to niech mi zakłada sprawę. Bardzo proszę, poinformowałem go o tym, że złożyłem tą oto prośbę. I pismo, które skierowałem do konsula, zostało zamieszczone, proszę państwa, żeby nie było wątpliwości, w internecie na stronie www.kekusz.pl, Polskie Prawo czy Polskie Prawie. Rzeczpospolita opresyjna, prośba do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina o udzielenie mi azylu politycznego i tutaj całe to pismo. No i proszę Państwa, na co słusznie zwrócił uwagę pan Krzysztof Czapski, podając link, o czym nawet nie wiedziałem, o tym dowiedziałem się od niego, to moje pismo zostało umieszczone na polskojęzycznej wersji portalu Alexa Jonesa. I teraz proszę Państwa, to jest ostatnie wydanie warszawskiej gazety 14-20 września 2008 roku. Jest to taki oto dowcip, bo Aleksie Jonesie, jemu portal, jak wiadomo, zamknięto. Rozmawia dwóch panów. O kurde, w Stanach zlikwidowali kanały informacyjne Alexa Jonesa na portalach społecznościowych za to, że niby szerzy hate speech, czyli mowę nienawiści. Jones ujawniał groźne działania i postępki ludzi stojących za NWO, New World Order, Nowy Porządek Świata. Tak wygląda teraz wolność słowa w USA. Komentarz. Dobra, ale co to jest ta mowa nienawiści? I odpowiedź. Głoszenie twardej prawdy niezgodnej z oficjalnie głoszonymi kłamstwami. Zatem, proszę Państwa, żeby nie było najmniejszej wątpliwości, ja nie robiłem żadnej tajemnicy z tego, że skierowałem to oto pismo do prezydenta Federacji Rosyjskiej, a teraz wyjaśnienie dlaczego. To jest listopad 2015 roku, a to jest nakaz doprowadzenia mnie wydany przez sędzię Beatę Stój policji pod przymusem na badania psychiatryczne w maju 2014 roku. To w oparciu o to postanowienie z kwietnia 2014 roku. Jak Państwa informowałem, sędzia Beata Stój w kwietniu 2014 roku uznała, że trzeba mnie poddać badaniom psychiatrycznym, żeby sprawdzić, czy byłem zdrowy psychicznie 11-10 lat wcześniej, gdy ktoś inny niż ja umieszczał w internecie materiały, które miały znieważać osobę, o której wcześniej wspomniałem. Tym się to dla mnie skończyło, że jak Państwa informowałem, wysiadając z samochodu, którym mnie konwojowali policjanci, upadłem na jednego z nich. Później oni mi przedstawili zarzut, że ja z kajdankami na rękach chciałem im trzem uciec, w dodatku dwóch poturbowałem. Przeprowadzono całą procedurę umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym na obserwację psychiatryczną. No i oto zarządzenie z 19 sierpnia 2015 roku
o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego na obserwację psychiatryczną do szpitala imieniem Babińskiego w Krakowie. To jest dowód poświadczający, że mnie zatrzymano w dniu 20 sierpnia o godzinie 9 rano, protokół zatrzymania osoby, realizacja nakazu doprowadzenia prokuratury rejonowej Kraków-Krowodża do szpitala psychiatrycznego. Byłem tam 4 dni, prowadziłem protest głodowy, co potwierdziła ordynator oddziału 4B, w którym byłem, pani dr Danuta Woźniak, informując prokuraturę. Od chwili przyjęcia do oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej, tym samym wydania opinii sądowo-psychiatrycznej, dlatego pacjenta wypisano. Ja tam miałem siedzieć miesiąc, wypuszczono mnie po 4 dobach, w ostateczności umarzając postępowanie. To jest postanowienie tej prokuratury, która mnie wpakowała do psychiatryka w 2015 roku, 30 czerwca 2016 roku, wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powołaniem się na przesłankę znikomej społecznej szkodliwości czynu. Zaskarżyłem to postanowienie, bowiem ja nie popełniłem czynu, za który mnie ścigała, za który mnie pozbawiła wolności, no ale tak działa mafia prokuratorsko-sądownicza. Tamto postanowienie utrzymała w mocy postanowieniem z dnia 18 maja 2017 roku sędzia Nina Uchwat Woźniak. Proszę Państwa, jak wspomniałem, to jest pismo z listopada 2015 roku, a jeszcze 8 września 2015 roku sędzia Beata Stój sporządziła wezwanie do mnie, wzywa Pana do obowiązkowego stawiennictwa w charakterze oskarżonego na posiedzenie w przedmiocie orzeczenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej, która odbędzie się 8 września 2015 roku. 8 września 2015 roku, zapamiętajcie Państwo bardzo proszę tą datę, bo to jest postanowienie, które sędzia Beata Stój wydała później, 15 marca 2016 roku, o umorzeniu postępowania przeciwko mnie i w uzasadnieniu do tego postanowienia podała, że w tej sytuacji w świetle i podane są przepisy prawa, karalność przestępstw, o których mowa w punktach 1.1 i 1.1 do 14 ustała z dniem, proszę Państwa, 12 lipca 2012 roku, czynów z punktów 1.2, no i tutaj są wymienione te poszczególne punkty, z dniem 5 lipca 2013 roku, natomiast na podstawie znowu podany przepis prawa, karalność czynów z tych pozostałych 2 z 16 ustała z dniem 5 lipca 2015 roku. Zatem proszę Państwa, ona mnie kierowała na badania psychiatryczne i chciała mnie pozbawić wolności, umieścić w szpitalu psychiatrycznym, poddając obserwacji psychiatrycznej po dniu 8 września 2015 roku, gdy dawno ustała karalność wszystkich czynów, za które byłem ścigany. Natomiast do, żeby nie było wątpliwości, do daty wydania tego postanowienia, 15 marca 2016 roku, ścigała mnie za 16 czynów, których karalność ustała latem 2012 i 2013 roku, no i za 2, których karalność ustała latem 2015 roku. Czy dziwicie się Państwo zatem temu, że ja prosiłem o azyl polityczny w Rosji ze względów humanitarnych? Jeśli chodzi o Norwegię, to ambasada Norwegii nie udzieliła mi żadnej odpowiedzi. Bałem się tym bardziej, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku sędzia Beata Stój wydała postanowienie o pozbawieniu mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, podając, że w sprawie, którą przeciwko mnie prowadziła, nie wolno mnie było poddać obserwacji psychiatrycznej, podała zgodnie z treścią artykułu 259, paragraf 2, który stosuje się odpowiednio do obserwacji psychiatrycznej, nie orzeka się obserwacji, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą, chyba że oskarżony wyrazi zgodę na poddanie w obserwacji. Z akt sprawy wynika, że powyższa przesłanka nie jest spełniona w niniejszej sprawie, a Zbigniew Henkuś nie wyraził zgody na obserwację psychiatryczną, ale wydała postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej. Proszę Państwa, nawiasem mówiąc, to nie mogąc mnie pozbawić wolności w jakikolwiek sposób, w 2013 roku dwukrotnie groziła mi, że mnie umieści sędzia Beata Stój cały czas w areszcie. To jest stawiennictwo nieobowiązkowe, zawiadomienie 25 marca 2013 roku, zawiadomienie, że odbędzie się posiedzenie
w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Orzeczenie miało być 18 kwietnia i następne zawiadomienie, że odbędzie się posiedzenie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, że odbędzie się w dniu 14 czerwca. I proszę Państwa, w takich okolicznościach, z przyczyn, które przedstawiłem, złożyłem ten właśnie wniosek za pośrednictwem konsulatu Rosji w Polsce do prezydenta Federacji Rosyjskiej. Proszę Państwa, tymczasem teraz w dalszym ciągu grozi mi umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, bo prokurator, który wszczął to postępowanie, w którym byłem ścigany za rzekomą próbę samouwolnienia się, Bartłomiej Legutko, gdy mu się nie udało jemu samemu umieścić mnie w szpitalu psychiatrycznym, to teraz z jego winy chcą mnie wsadzić do szpitala psychiatrycznego na obserwację psychiatryczną, bo on poczuł się przeze mnie znieważony i ten właśnie sędzia, to jest sędzia Tomasz Grebla, Sąd Okręgowy w Krakowie, 4 Wydział Karny Odwoławczy, wydał postanowienie o tym, żeby prokuratura w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego podjęła czynności mające na celu poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej. To jest postanowienie z dnia 14 czerwca 2018 roku, przewodniczący Tomasz Grebla. I stąd też przedstawiona przez skarżącego w tym zakresie, czyli przez prokuraturę, argumentacja nie mogła odnieść zamierzonego skutku, zwłaszcza że sam skarżący dostrzega środki przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego, pozwalające na uzyskanie niezbędnego dla rozstrzygnięcia sprawy dowodu, to jest przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej czy zastosowanie tymczasowego aresztowania. Proszę Państwa, oni nie mają dowodów, że ja czyn, za którym nie chcą mieścić w szpitalu psychiatrycznym, to znaczy znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko za pośrednictwem internetu popełniłem, ale zapobiegawczo do szpitala psychiatrycznego chcą mnie wsadzić. Już mam wezwanie, to było wezwanie z 27, wezwanie do stawiennictwa w dniu 27 września. Po raz kolejny, bo już dwukrotnie miałem takie wezwania, tylko nie z mojej winy nie mogły się odbyć badania, zmieniono i 4 października 2018 roku mam się stawić na badania psychiatryczne w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie, bo prokurator Bartłomiej Legutko pogniewał się za to, co o nim powiedziałem. Natomiast to w tej sprawie ja kierowałem już 6 czerwca 2016 roku wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie mnie w tej właśnie sprawie, gdzie mnie teraz ten pan sędzia chce wsadzić do psychiatryka. I otrzymałem odpowiedź z 27 października 2016 roku. Uprzejmie informuję, już prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie skorzystał wobec pana z prawa łaski, ponieważ nie było uzasadnienia, skierował wniosek do pana prezydenta z 21 listopada 2016 roku o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia. Podałem cytat z piosenki Beaty Kozidra. Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz. I tak zawalczył, taką oto dostałem odpowiedź. Uprzejmie informuję, że prawo łaski należy do konstytucyjnych prerogatyw władzy prezydenckiej, czyli że jest to osobista, suwerenna i dyskrecjonalna decyzja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie wymaga żadnego uzasadnienia. Tak mnie traktuje nasz niezłomny Duda, który nawiasem mówiąc ułaskawił łajdaka Mariusza Kamińskiego, który skończył karierę polityczną polityka Andrzeja Lepera. Zatem proszę Państwa, ponad wszelką wątpliwość moi przeciwnicy, mafia sądowo-prokuratorska, chce mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym. Dyskredytują mnie na wszystkie możliwe sposoby, nękają mnie, o czym wiele w poprzednich materiałach. No a teraz mam, bo taki kaprys tego pana, sędziego Tomasza Grebli, wylądować w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast dlaczego, wracam do tytułu filmu, dlaczego w Polsce gorzej niż w ZSRR? Proszę Państwa, oto sieci, największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, jak o sobie piszą, jedno z ostatnich wydań z 3 do 9 września i jest o Związku Radzieckim. Rosja, powrót do przeszłości. Nawet 5 lat więzienia grozi Edwardowi Nikitynowi z Petersburga za to, że 3 lata temu umieścił w internecie 2 dowcipy. W pierwszym z nich syn pyta ojca, czy wybory cokolwiek zmienią w Rosji. Ojciec odpowiada, że nic nie zmienią, bo jeśli na kupie G położy się wisienki,
to G i tak nie stanie się tortem. Drugi dowcip przedstawiał rysunek stóp w kostnicy z podpisem dobry watnik to zimny watnik. Watnikiem, czyli po polsku waciakiem, określa się w Rosji bezkrytycznego zwolennika władz. Zdaniem Rosyjskiego Komitetu Śledczego dowcipy te naruszają artykuł 282 kodeksu karnego, który zabrania publicznego szerzenia nienawiści. Władze popierają, podpierając się ekspertyzami czterech biegłych, oskarżają Nikitina o podważanie zaufania do wybranych władz oraz o poniżanie narodu rosyjskiego. Zamiast więzienia wnioskują jednak o skierowanie go na przymusowe leczenie. I teraz słuchajcie Państwo o Związku Radzieckim. Umieszczanie oponentów politycznych w psychuszce, szpitalu psychiatrycznym, było dość częstą praktyką w epoce Breżniewa. Co więcej, Nikitin zdaniem niektórych prawników jest osobą, jest pierwszą osobą, która od tamtych czasów stanęła przed sądem za odpowiadanie dowcipów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się więc, że oskarżenie jest oskarżeniem dla tych, którzy chcieliby pójść w jego ślady. Jurij Wdowin, petersburski działacz praw człowieka, uważa, że wytyczając proces Nikitinowi, śledczy chcą jak najmniejszym kosztem wykazać się przed przełożonymi z Kremla. I w podsumowaniu, autorem jest Konrad Kołodziejski, w współczesnej Rosji daleko wprawdzie do komunistycznego zamordyzmu, ale uznając opowiadanie dowcipów za zagrożenie, zrobiła zamaszysty krok w stronę sowieckiej przeszłości. Proszę Państwa, dlaczego w Polsce gorzej niż w ZSRR? Albowiem autor tego artykułu, czy tej informacji, potwierdza w zgodzie ze stanem faktycznym, że w Związku Radzieckim za czasów Breżniewa umieszczano w szpitalach psychiatrycznych za atak na władzę. A w Rzeczpospolitej Polskiej, demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w szpitalach psychiatrycznych umieszcza się za to, że obywatel ośmieli się przeciwstawić samowoli okrucieństwu funkcjonariusza publicznego. Dlatego właśnie prosiłem o azyl polityczny wcześniej w Norwegii, a później w Rosji. I niech mi pan Czapski, ani żaden inny pan nie zarzuca, ani pani, nie zarzucają już nigdy, że taką właśnie decyzję podjąłem. Natomiast pana Czapskiego raz jeszcze, ponieważ nie doczekałem się, uprzejmie proszę o podanie w komentarzu do tego filmu, jeszcze raz go przypomnę, kiedy, w jakim okresie ja byłem we władzach PRL. Według mej wiedzy nie byłem. Dziękuję Państwu za uwagę.